Masz go, Aro. O Jezu, o Jezu. Nie, no to było po prostu niemożliwe, no. To co to było w ogóle? Przecież to się nie nadaje, ta broń do strzelania. Przecież ja... Tego jednego zajebałem. Żebyś ty to widział, co to było, to się po prostu w głowie... Kurwa, jakaś głupota. Przecież to się kurwa do strzału nie nadawa. Co za bzdura. Komie jest, Aro? Mam obydwu tych, ale nie. Jest druga drużyna. Tak. Druga drużyna. Tamten do mnie strzela, co skoło ciebie. Ja idę do ciebie naokoło. A nie mam rady chyba. Nie, bo ja się nie ruszam. Ja jestem bez ruchu, Aro. Oni polują na ciebie. On jest w tym domku. Ty, tam są dwie drużyny, Kamil. Tak, wiem. Ja się nie ruszam cały czas. Get to the new safe zone. Gas is closing in. Loadout drop, headed your way. On jest w domku tutaj, dwóch jest, Aro, u mnie w domku. Wybieg, tu jest. Enemy's right there. Widzę. Tam mi strefa idzie. Z tyłu, dwóch idzie, Aro, z tyłu, za nami. Dwóch idzie z tyłu za nami. No zobacz jakim tempem. O Jezu. A gdzie ty? Uciekłeś. Jak to gdzie uciekam? Ja do ciebie idę, tam uciekam. Gdzie? Przecież byłem w domku. Ja nie wiem o co ci chodzi. W domku cię zapili, ja byłem w domku. Tam, tararararara, tam, tararararara. Samolotów to ani jednego jeszcze nie widziałem. Samolotu.
Nawet na mapie nie ma. Więc nie wiem, o co tu chodzi. Gdzie sklep jakiś? Sklep jest tu albo tu. Tu masz samochód. Dum 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 dum. Wsiadaj do samochodu. Jeszcze jakiś przyleciał chyba niedaleko ciebie jest gdzieś. A to jest twoja broń, czy ty to wziąłeś, podniosłeś? Moja. O, bo kurwa, słuchaj, widziałem jak strzela to tak normalnie prosto. No. Mówię... A pierwszy raz ją użyłem. Ja wziąłem, jakoś podniosłem i to była fioletowa, czy jakaś elitarna, człowieku, przecież ten... Gdzie ten sklep, Kamil? Mark the aid station. Fire cell jest. No nie zdąży. A jak będziesz tak jechał, no na pewno nie zdąży. Ten, czy, może ci łódkę powinni dać, motorówkę jakoś, a nie ten samochód. Jeszcze raz ten sklep. Mark the aid station. Coś leci! Coś leci koło ciebie! Dobra, Aro. Leci! Jak to się wykupi? Tu są broń. O Jezu, jeszcze jeden! Aaaa, zobacz, mędą mu zabiło! A to wylądował, czy co? Drugi, nie, drugi drużyna. Dwóch. Eee, dwóch tam jest na tym sklepie. Location mark for you. Got a bounty contract here. Psza. Ty, no coś się stało. Ale ten automat, on o dobry. Co chodzi, no? Co się dzieje? Ty, nie mogę, nie, guziki mi nie działają, nie? Tylko mam sterowanie, a nie mogę, kat, nie mogę... Gas is moving in. New safe zone highlight. Nie wiem, o co chodzi. Fire sales done. Prices are back to normal. No zobacz, nie wiem... A, nie widzę siebie nawet. Nice. Nie wiem co się dzieje w ogóle. Very nice. Got recon on the way. Enemy UAV active. UAV beginning flyover. Na niebiesko ktoś jest. Rally point marked for you. UAV is out of fuel. Returning for... You're losing ground. Move it. Idzie, idzie. On już będzie blisko ciebie. Widzisz go? On zaraz będzie wchodził tu. No kurwa. Że on jest w tym budynku po lewo bardziej. W tym, o, mi się wydaje, że on jest tu. Albo poszedł na ten rzut. Tylko wie, strefa idzie, nie?
On poszedł na ten rzut pewnie. Chociaż nie wiem. A co to ja mam? Aha. Mówiłem, że strefa idzie. No mówiłeś, ale nie wiedziałem, że aż taka szybka idzie. A skąd ja miałem wiedzieć, że taka szybka, jak tylko jest plaszy. Ostatnie kółko, no ona tak zapierdziała. Wow. Zrobili u nas, jak nie jesteś zaszczepiony, albo nie jesteś wyzdrowieńcem, to nie możesz iść do sklepu. Dobra panowie, ostatnia gra. Znaczy, możesz kupić. No. Ale pod kociuchy czy do Saturna nie wejdziesz, nie? Gdzie leci? Tu. A tu. To czyli pamiętajcie, że paczki od razu nie... i tak się nie można kupić, nie? Ale to i tak, za czym uzbieramy tę paczkę, to już będzie można ją pewnie kupić. No ja wiem plan właśnie, bo dlatego czekałem co mi powie, że wiem, że właśnie już chyba z nikiem można, bez szczepionki. Bo Niemcy są głupi, ja im też powiedziałem, kurwa w Polsce wyszli ludzie na ulicę, to kluby pootwierali, nie? Ale są protesty przecież, ja widzę na Telegramie, że macie protesty w Niemczech. Są protesty. Co to, bo oni się ciągną kurwa jak te, jak owieczki. No i przecież już będzie tak, że jeżeli nie weźmiesz boostera, to oznacza, że nie, że kancelują ci twoje szczepienie, że nie jesteś full zaszczepiony. I teraz jest Project Variant, ten Omnibus czy Omnicus czy whoever to tak. A ty to jesteś w ogóle teorii spiskowej i tak dalej. A co masz kurwa? Ja mam takiego mądrego fracy też. Wszystko się zgadza, to cały czas ludzie mówią, cały czas będą chcieli was szczepić. Wszystkich. Bez w ogóle żadnych tych. Weźmiesz trzeci booster, bo ci powiedzą, że jak nie weźmiesz trzeciego boostera, to znaczy, że nie jesteś w pełni zaszczepiony. Weźmiesz trzeci booster, wyjdzie wariant na ten nowy bo ma być za 3 miesiące. Dlaczego wy lecicie w drugą stronę? I już powiedzieli, że są 3 szczepionki, będą na to przygotowane. I znowu się będzie trzeba zaszczepić. Bo ci skancelują twoje szczepienie i nie będziesz w ogóle brany pod uwagę jako szczepiony. To wiesz co, na grypę to się kiedyś było trzeba szczepić. Plumpina, strasznie skaczesz. Nie wiem. A ty nie. No. Wyglądasz jakbyś padaczkę miał, kurwa. Recon intel secured. Job well done. U góry coś. Co tu jest u góry coś? To byłem ja. Get to the marked location and defend it. Dawajcie, w drugą stronę idziemy. Na flagę. Right. Lewo, prawo. Przecież ostatnio ten, nie? W UK Health Minister od was w UK powiedział, znaczy dał taką propozycję, nie? Żeby szczepionki zamiast co 6 miesięcy, żeby były dawane co 3 miesiące. Zamiast 6. Ostatnio było u was wiadomości. Było. No. I co te są teorie spiskowe? To było wiadomo od samego początku, że takie rzeczy będą robić. No ale to dlaczego? Pewnie, przecież... szczerze, ja mam to w dupie. Ja się zaszczepiłem tylko dlatego, że mógł kurwa do klubu wyjść i potańczyć. No i właśnie wszyscy tak myślą, kurwa. Jo, a ty się siedź dalej w domu i dalej oglądaj. Dalej ogląda YouTube'a. Siedź na Telegramie i oglądaj kurwa wszystkie te dziwne. Jest to bynajmniej ja chronię siebie i swoją rodzinę, tyle ci powiem. Jo. Staram się. Jak mnie zmuszą, to będzie co innego, dopóki nie jestem zmuszony. Ale słuchajcie, wy macie oboje rację, no.
jeden ma rację, drugi ma rację, no i po co to w ogóle mówić, cokolwiek dalej. No przecież ja nikogo tutaj nie próbuję przekonać, nikomu nie próbuję stanąć na głowie. Tylko... No tak jak ja to lubię niebieski, a ty ktoś inny lubi różowy. No właśnie. No. Ja no, pierdolę. Jeżeli nie chcesz się szczepić, to się nie szczepi. Prosta sprawa. Dopóki mi nie zmuszą, nie będę się szczepił. Bo nie uważam takiej potrzeby. A tym bardziej, że ten nowy wariant jest bardzo niby lżejszy niż Delta wariant. To dlaczego dlaczego... Kurwa, Feniks, jak głupi nie jestem. Na zwykłą grypę w ciągu roku umiera 100 tysięcy ludzi. No oni tutaj to napompowali nie wiadomo jak. No ale i teraz jest powód. Teraz się zastanawiam dlaczego. Ale z drugiej strony... Dlaczego narracja jest cały czas w telewizji ze wszystkim? Dlaczego narracja jest cały bo czas? Bo my jesteśmy tresowani teraz. Bo my jesteśmy testowani, właśnie. Nie testowani, to tresowani. Jesteśmy... To jest... Przygotowujemy się na wielki konflikt. O! Mi znowu mnie wywaliło. Znowu mnie było. Dobra, chłopaki, ja to już tam się spokojnie. To jest po prostu dla głupich ludzi, no. Ja mam cały czas mam to samo. Ja pierdolę, o co tu chodzi, nie? Tylko to jest takie dziwna ta zawiecha, bo przecież ja z wami rozmawiam. Normalnie, a wywala mnie z gry, nie? Kto dostał? Ale spróbuj dołączyć, może się da jakoś dołączyć. No kto dostał? No ja dostałem. A kurde. Gdzieś tam odstrzelają. To teraz nie dostał. To... Tragedia. Nie wiem dlaczego to jest takie głupie, nie? Ale to ja tylko mam te zawiechy, nie? Może mi teraz się konsola psuje. Aro, to chodzi o to, że ja nawet... Ja mogę wyjść, wszystko zrobić, po prostu z gry mnie wyrzuca, nie? Mhm. Mi się wydaje, że to jest coś z update'em w grze.